Studio 96 Zaprasza Mateusz Opyrchau. Pretekstem jest oczywiście Twoja epka, pretekstem jest wszystko, co dzieje się wokół Ciebie. Zwycięzca 13 edycji The Voice of Poland, uczestnik preselekcji tegorocznej Eurowizji, jeden z dziesięciu, bardzo też fajnie to brzmi, tak naprawdę. Muzyk multiinstrumentalista, jedna z najbardziej pozytywn pozytywnych osób chodzących po tej planecie, tak sobie wymyśliłem i tak uważam. Dominik Dudek, dzień dobry. Dzień dobry. Jak widać, y, jak widać, y, uśmiech z twarzy mi nie schodzi. <laughs> Albo jak słychać, nie wiem. E, zgadza się. Wszystko, co powiedziałeś, chyba się zgadza. A to ostatnie się zgadza? Jedna z najbardziej pozytywnych osób. E, wiesz, co? E, zależy od dnia, ale przeważnie, jak, jak spotykam kogoś, to tak wszyscy w sumie mówią: jest jaki ty jesteś pozytywny, więc. Chyba e, pan to ma dobrze. I mówią to zupełnie szczerze. Mam nadzieję. No też tam pan... gdzieś ta muzyka, w sumie ostatnia, jest dość pozytywna, więc. Twoja Masz epka jest epka. bardzo pozytywna. Tak, twoja epka jest bardzo motywująca. Twoja epka zdecydowanie, no ale niestety jest to epka zawiera za mało utworów yy, i czekamy już na długo grającą. Natomiast to jest yy, taka motywacja z yy, poprawą humoru w jednym, jeśli jesteście w gorszym, na gorszym etapie swojego życia albo dnia, chociaż i chcecie się czymś doładować, to jaśnie bardzo się do tego nadaje. Dzisiaj jechałem z nią do radia i powiem ci tak szczerze, bardzo y, trywialnie, ale wiem, że mój dzień będzie po prostu lepszy. To chyba misja spełniona. No takie było założenie, takie było moje zadanie. E, no, ja generalnie strasznie lubię wzbudzać jakieś emocje przez piosenki, które piszę. Akurat y, na są pozytywne, więc cieszę się, że... Y, no, po prostu te emocje gdzieś tam pozytywne zbudzają i, i zostają w człowieku na dłużej. Jak mówisz, w tobie też na, trochę zostały. Mam nadzieję, że ten dzień będzie Twój lepszy przez to, więc, więc spoko, spoko. Ale niekoniecznie wszystkie moje piosenki w przyszłości takie będą. O, więc, właśnie. Y, więc y, no, te emocje gdzieś tam we mnie są różne. No, nie zawsze jest tak super jak, jak teraz, bo no, teraz się super wszystko fajnie układa, ale, ale no, jak wiemy, życie jest przewrotne, więc nie wiemy, co będzie za chwilę. Od kilku miesięcy Twoje życie nabrało mega kolorów. Bardzo zgrabnie się rozpędza. Tak naprawdę każdy dzień chyba dodaje plus pięć punktów do tego wszystkiego. <grym> Obserwuję to i obserwujemy to wszyscy, i widzę, że tobie to się bardzo podoba. Chyba wskoczyłeś na takie tory, na które zawsze chciałeś i o których zawsze marzyłeś. No tak, wiesz, ja działam z muzyką od lat wielu, pewnie nie wiem, dziesięciu więcej. No i zawsze w sumie marzyłem, żeby być w tym miejscu, którym jestem. Stąd też nazwa Jaśnie, w sumie, bo mm -hmm. to, to się dzieje tu trochę jak we śnie. Ale nie spodziewałem się, że to taka ciężka praca jest. Kurczę, nieraz nie, po prostu nie chcę mi się żoną wstać e, iść do, wiesz, e, do kolejnego radia dalej, No bo jest to męczące, ale, ale tak, lubię to bardzo, bardzo. Dobrze, że jestem w miejscu, w którym jestem. Co było dla ciebie takim zapłonem szczęścia, jeśli możemy tak rozrysować sobie? Na osi czasu wygrana w Voice, Eurowizja, wydanie epki, wywiady, yy, podpisanie kontraktu. Co, co, co byś tak ubrał, wiesz, i yy, pozycjonował najwyżej w tej takiej, na takiej liście swoich marzeń wiesz, spełnionych? No wiesz, co, nie wiem, nie wiem czy marzeń, ale, ale, ale pamiętam te czasy przed wojsem gdzie no, no nie było dobrze w moim życiu i gdzieś tam yy, no chciałem już totalnie zrezygnować z muzyki i tak naprawdę dziewczyna mnie namówiła do tego żebym poszedł do Wojsa i to tak odmieniło moje życie, więc prawdopodobnie to jest taki trochę przełomowy moment ostatnich lat gdzieś u mnie. No i chyba to jest taki powiedzmy najważniejszy moment ostatnio u mnie, który tak naprawdę zmienił wszystko. No bo gdyby nie wygrana, pewnie nie siedzielibyśmy, tutaj, nie rozmawialibyśmy, więc więc no. I to jest prawda, że Ola cię faktycznie wpisała na listę tam? Tak, ona w, w tym tym ogóle, to, to była taka sytuacja, że yy, ona sobie tam sprawdzała, kiedy to są castingi, no i pewnego dnia wracam z pracy, z budowy, i <grym> yy, ona mówi, do siada siadaj, nagrywamy yy, zgłoszenia do wojsa, bo, bo idzie do wojsa". mówi "Jak ja nie chcę, ja się nie nadaję w ogóle, nie? Gdzie ja? Yy. Ona mówi, nie, nie, musisz iść, bo, bo, bo już widzę, jak jesteś załamany i ten, yy, i, i musimy coś z tym zrobić, tak naprawdę. No i, no i siedliśmy, nagraliśmy dosłownie w pół godziny jakieś dwa nagrania. Tak, dobra, wys, wys, wysyłamy to, co mamy, nie? I, i, i na drugi dzień, czy tam dwa dni później dostałem odpowiedź, że, że się dostaje. No i w sumie totalnie nie myślałem o tym, czy, czy, czy chcę wygrać, czy nie chcę wygrać, czy, czy coś. On tego po prostu, dobra, to idę, zaśpiewam, zobaczę, pewnie odpadę na blindach tak i tak, nieważne. Mhm. Więc y, poszedłem, no i potem się okazało, że, że kurczę, z etapu na etap przechodzę dalej i ludziom się to podoba i. i ja też nie wygrałem, i zastanawiam się, czy to właśnie nie przez to, że ja tak totalnie na ludzi do tego podszedłem. Nie, nie myślałem o tym, żeby wygrać, tylko po prostu, żeby sobie pośpiewać. I gdzieś tam byłem w tym naturalny, totalnie. I, 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 i może to po prostu gdzieś tam ludziom się podobało, dlatego też wygrałem. I no właśnie to da się zauważyć najmocniej w Twojej wypowiedzi, że chyba. Yy... Tak mieć wywalone dużo daje, nie tylko w, w karierze no, być może, ale w życiu ogólnie, co? Bo ty w ogóle, no jak mówisz, nie nastawiałeś się na nic, poszedłeś tak z czapy trochę, nie, nawet nie sprawdzić siebie, tylko... No ale to, to może powiedz Dominik, to, to może poszedłeś tam, żeby Ola nie była zła, no? No wiesz... <laughs> Jak z, kobietami nie wolno, no z kobietami nie wolno zadzierać, nie? ale moja moja dziewczyna w ogóle jest y, wspaniała i no to jak y, ona wiele decyzji po, pomogła mi podjąć i y, 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 jak wiemy, y, kobiety widać mają rację czasem, i, i kobiety i, mają intuicję. Mają intuicję i mają rację, hmm. i właśnie no, y, w sumie to y, no i bardzo dziękuję y, w sumie każdego dnia, że, 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 że mnie popchnęła do tego voice'a i, i, no i odmieniła moje życie tak naprawdę. I była przy tobie na każdym etapie? Kibicowała mocno? Tak, była przy mnie na każdym hmm. etapie. Brała wolne jak trzeba było, przyjeżdżała, także... E, no ona, no ona też właśnie... E, zawsze mówiła, że chce mieć chłopaka muzyka, więc nie wiem, może, może też dlatego troszkę. E, no ale naprawdę wspierała mnie. I wspiera mnie cały czas. I co, jak wygrałeś, to było to klasyczne, a nie mówiłam? <laughs> No chyba nie, nie przypominam sobie. Nie przypominam sobie, żeby było, ale, 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 ja, ale ja po wygranej, jak już wygrałem tego wojsa w sumie. No to tak e, zacząłem być głodny tego wszystkiego i pierwsze, co sobie pomyślałem, to dobra, teraz co, co kolejnego i, i, mm -hmm. i szybko przeszedłem do tematu pod tytułem Eurowizja. Więc zgrabnie, bardzo, przyjemność. Bardzo, do bardzo zgrabnie. Tutaj. No chyba to nawet powiedziałem w jakimś pierwszym wywiadzie po Wojsie, po, po mm. że, że tak, że teraz, że teraz coś nowego, teraz Eurowizja. No i, no i poszedłem no, i do tych proselekcji. Więc... Poszedłeś tam też z kumplami, z którymi grałeś tak naprawdę. Bigud, yy, no jeden z topowych numerów tej dziesiątki, która w preselekcjach się yy, znalazła. Opowiedz coś o tym więcej, bo bardzo mnie ciekawi w ogóle sam proces preselekcyjny. Te emocje, trochę też już utwardzona pupa, że tak powiem, Twoja po Wojsie, i, i po, na pewno potrafiłeś sobie radzić z emocjami scenicznymi, ale Eurowizja, no nie ukrywajmy, że gdzieś tam nad Tobą cały czas wisiała taka opcja kurde, ale ten Liverpool, to on nie jest tak daleko, jak się wydaje, nie? Że to wszystko jest w zasięgu, uh -huh. że trzeba się spiąć i dać sobie siebie wszystko. Jasne, wiesz, może zacznę od piosenki, bo tak naprawdę, y, ja nie napisałem tej piosenki pod Eurowizję, ta piosenka powstała... Dużo wcześniej. Dużo, 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 nie to? wiem, 4, hmm. 5, 6 lat temu, nawet nie pamiętam tak naprawdę. Y, oczywiście nie trafiła na, na selekcję w takiej formie, jak ją tam stworzyłem. No, wymagała jakichś tam poprawek, ale, ale jest to piosenka nie pod Eurowizy, tylko po prostu moim zdaniem fajna piosenka, którą wybraliśmy spośród wielu piosenek, bo tych piosenek jest strasznie dużo, gdzieś tam, na, gdzieś tam w szufladzie. A same preselekcje, ja w sumie też się nie nastawiałem. Nie chciałem się nastawiać, bo, bo wiedziałem, że nastawianie przeważnie nie kończy się dobrze. Yy, nie nastawienie się jak widać też, bo nie wygrałem, nie? Ale, ale, ale było fajnie. Yy, jednak może nie, nie wygrałem Liverpoolu, ale wygrałem coś innego. Gdzieś tam ten single yy, Bigut yy, stał się dość popularny. I, I w streamingach, i wszędzie no ma bardzo duże wyświetleń, więc, więc to jest fajne. Ludziom się po prostu podobało i, i, i też te, ja potem sobie wchodziłem na YouTube i, i, i ten i czytałem potem komentarze. to większość to jest. Jezus, ja myślałam, że to jakiś zagraniczna, jakaś zagraniczna gwiazda, a to no. a to Dominik z Wojca, więc no, zaskoczenie, nie? Więc, więc takie komentarze są bardzo miłe i. No i fajne no po prostu wszystko tak fajnie. Du dużo robi w tym kawałku to, że przede wszystkim mm, śpiewasz tam bardzo y, płynnie i bardzo wyraźnie i z dobrym akcentem po angielsku, dlatego to brzmi y, zagranicznie. Wydaje mi się, że to, to jest powód, dla którego ludzie tak reagują. No Właśnie e... też du dużo ludzi mi mówi, y, teraz jak już mam te, znaczy nie mam dużo y, 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 w sieci piosenek i tak dalej, ale, ale ludzie, którzy słyszeli moje piosenki inne też mówią, że, że ja po prostu lepiej brzmi po angielsku niż po polsku. Mm. więc. Nie może wiem, może, może, może jest. to jest ten kierunek, nie wiem w sumie. Ale to też dlatego, że ja tak naprawdę nauczyłem się po angielsku śpiewać e, w samochodzie, bo jeszcze kiedy nie miałem, e, nie umiałem jakoś genialnie angielskiego, miałem wszystkie płyty, które ja kupiłem sobie całą dyskografię i po prostu sobie <laughs> śpiewałem razem z nim. Tam, wiesz, fonetycznie nawet nie wiedziałem, co on śpiewa, nieważne, ale fonetycznie sobie e, śpiewałem razem z nim, że to brzmiało tak jak on, chociaż totalnie nie wiedziałem, co śpiewam. E, znaczy, totalnie coś tam wiedziałem, ale wiesz. Ale przez to mam, na, mam wrażenie, że właśnie przez to ten angielski e, e, brzmi dobrze, jakoś tak. To też dobry native, bo Chris Martin ma bardzo dobry akcent. No też, no jest. jest słuchać go, jak mówi, jak śpiewa, w ogóle jest słuchać. Tak, tak, on ma taki, taki gładki ten angielski, więc. No ludzie są zakochani w jego głosie. A czy, 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 czy będą zakochani w moim? Nie wiem jeszcze. Za, za krótki czas, żeby, żeby, żeby się dowiedzieć, bo. Więc. Wiesz co, ale pierwsze podchody już za tobą, tak naprawdę, a to nie tylko zakochujemy się w głosie, zakochujemy się w osobowości, a mhm. właśnie kończąc a propos bigut, to oprócz angielskiego, wydaje mi się, że ta piosenka jest też takim odzwierciedleniem ciebie, czyli podejście na luzie do wszystkiego. Mhm. Ona jest zaśpiewana bardzo luźno, ona jest zaśpiewana tak, jakby ją zagrał tak naprawdę na jakiejś live sesji. Wiesz, może to też dlatego, że to jest po prostu moja piosenka, wiesz. Inaczej się śpiewa piosenki, no które się sam, samemu napisało, a inaczej, wiesz, czyjeś piosenki, nie? Jak, jakoś zawsze jak... W sumie nie mam takich piosenek, które nie śpiewałem. Znaczy, rzadko śpiewam piosenki, które ktoś mi pisze e, i, i, i za każdym razem czuję się, jakbym śpiewał cover, więc jakby raczej nie, nie będę się godził w przyszłości na to, żeby śpiewać czyjeś rzeczy, tylko mm -hmm. właśnie zawsze swoje, bo... No bo potrafię je napisać, więc dlaczego miałbym robić e, jakby to nienaturalnie jakby czyjeś rzeczy robić, nie, więc... To też wynika z tego, yy, co przeczytałem w sieci yy, jeszcze przed naszą rozmową, samowystarczalny, to słowo mi się <grym> bardzo spodobało. Dominik Dudek pisze muzykę, teksty, śpiewa, jest samowystarczalny, potrafi sam stworzyć przebój na światowym poziomie. Tak o tobie piszą, Dominik. No wiesz, yy, Idę, piosenkę Idę, która jest yy, no singlem moim ostatnim zasadzie, zrobiłem sam. Poza miksem mhm. zrobiłem ją sam. tam y, y, Gitarzysta z, z mojego zespołu tam dograł gitarę, ale poza tym, no to samemu to wyprodukowałem i tak dalej, więc, więc można, można. Ale nie lubisz, że ktoś się wcina, jesteś takim No wie, właśnie, ja jestem kluczowym. Powiem ci, że jestem takim trochę perfekcjonistą, jeżeli chodzi o, o muzykę i tak dalej. E, coś mój team o tym wie. Ja tam na, na, na grupie ich bardzo mocno cisnę ostatnio. Mieliśmy <laughs> <się> małą spinę <laughs> przez to, że już Dominik już troszkę ten stopu ja jestem, e, no, no perfekcje nie są po prostu. To, to, to wszystko, dla mnie wszystko musi być y, idealne, dobrane i tak dalej, i tak e, dalej. I trochę się z, to gry, gryzie z tym gryzie do Dominik, taki pozytywny. No nie zawsze taki jestem. E, no ja lubię ciężko pracować i tak dalej, więc... E... To ja już podejrzewam, jak było w Redfordzie, kto ustawiał próby i kto cisnął, <grym <grym kiedy próba. <grym> tak. To ty. Kto, by, kto był decyzyjny? No ja, no ja, no. Ale Raz zawsze najgorzej ma ta osoba, nie? Która musi trzymać za fraki Czterech, czy tam pięciu innych. Ale wiesz co, bo no. ciężko jest. Właśnie ja mam ja świetnych y, muzyków w zespole i tak dalej, y, i ciężko jest właśnie. Y, jak przynosi się gotową piosenkę na próbę, na przykład, i mówimy o Hopingamen, i ktoś zaczyna zmieniać. Mm -hmm. Ja wiem, że, on, że to jest dobre to, co oni zmieniają tak dalej, i na, po swojemu, ale jakby ja się nie, nie czułem z tym dobrze i nieraz nie kłótnie jakieś z tego były. I musiałeś to rozchodzić. <laughs> to rozchodzić to <laughs> salki. Rozchodzić, tak, okay. tak, na przykład. No. Ale mam świetny, w ogóle wracając ze zespołem, świetny, świetny zespół, świetni muzycy, kurczę, Mateusz, Kajetan, Janek. No, no, no w ogóle świetnie trafiłem, więc jest spoko. To są ci goście, którzy grali w Redfordzie z tą tak, kraju, tak? To grali? są, to są, to są sami, ci sami goście. Więc... Ci sami goście. Tak. Okej. Okay. No nie, nie obrazili się, że zmieniamy nazwę z Redford na Dominik Dudek. Jakby nikt totalnie mi to nie przeszkadza, więc, <grym> więc spokojnie. To są ci sami goście, z którymi podbiliście kiedyś Wielką Brytanię, bo pojawiliście no, się na festiwalu. No podbili to, pod to może za dużo, za dużo powiedziane, ale, ale, ale fajnie się zaczęło dziać. A ja nawet. W sumie mam kró krótki epizod z przeprowadzką, bo tak naprawdę y, jak nagrałeś, to, nagraliśmy tą płytę z Edwinem Collinsem, e, no ja postanowiłem, że się przeprowadzę do Wielkiej Brytanii, tam wydam płytę, bo tam poznałem jakichś ludzi i tak dalej, tak dalej. Kilka osób się zainteresowało też tą, tą, tą płytą. E, no i akurat y, piękna przyszła pandemia wtedy. Mm. I pojechałem tak naprawdę do Anglii i wróciłem po dwóch tygodniach, bo, 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 no bo nie było sensu tam, tam siedzieć wtedy. Wszystko było zamknięte. Nie było szans znaleźć jakiejś pracy normalnej i, i tak dalej, i tak dalej, więc, więc wróciłem. No i to był taki też y, taki trudny etap gdzieś tam w moim życiu, no bo znowu, znowu się załamałem tym, nie? Znowu kolejny szczegół i znowu nie wyszło, nie? Więc no, takich momentów, gdzie znowu nie wyszło było dużo, ale. No gdzieś tam. No nie poddawałem się, nie? Więc, więc też jestem tutaj. Y, nie jestem tutaj też nie dlatego, że siedzimy teraz, rozmawiamy, nie dlatego, że, że gdzieś tam miałem szczęście, bo trochę miałem pewnie, ale to też, to też była po prostu ciężka praca. Tak się wydaje, że to też tak łatwo wszystko przechodzi, ale jednak nie przechodzi, no, trzeba po prostu zapierniczeć, że tak powiem. Święte słowa, a te etapy w twoim życiu, kiedy nie wyszło, to, to wynikało, ta frustracja twoja wynikała z tego, że ty jesteś po prostu ambitny. Albo nawet nadambitny. Mhm. Rozumiem, że ta ambicja zawsze ci towarzyszyła od młodych lat. Kiedy zaczynałeś z muzyką, kiedy potem pojechałeś do Katowic na, na studia muzyczne. Wiesz co ja, wydaje mi się, że miałem świadomość, że piosenki, które mam, są, są dobre. Tak mi się wydaje. Nie wiem, chyba no, wiesz, no miałem na końcu te piosenki typu Bigut i tak dalej, i, i jak widać chyba są dobre. I, i, i... Nie wiedziałem, co jest nie tak, co, co, co robię źle, że, 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 że te piosenki że, że nie trafiają do ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy to była moja wina, czy może wina tego, że teraz mamy tak dużo tych piosenek na, gdzieś na rynku, że, że po prostu ciężko się przebić. Mhm. Tym bardziej, ja jakby pisałem po angielsku, a, a jesteśmy w Polsce, więc może to, no, było może wiele takich czynników, przez które jakby się nie, nie, nie udawało, nie? A była taka jedna osoba, albo nie wiem, grupka osób, która się zauważyła? Jakoś tak na bardzo wczesnym etapie, wiesz, masz takie przebłyski, że no, oprócz Oli, która ci, ci, ci towarzyszyła i dopingowała, ale ktoś z branży, albo no właśnie, gdzieś na jakimś festiwalu. Tak, były takie momenty oczywiście, ktoś z branży, nawet jakieś tam mniejsze wytwórnie się, się, się gdzieś odzywały i, mhm. i to ostatecznie nigdy nie dochodziło do skutku i w sumie nie wiem dlaczego, nie, nie potrafię sobie przypomnieć, ale... No, gdzieś tam no, nie miałem tego takiego. Wszystko było. Był zespół, była, była piosenka, byłem ja. Yy, wszystko było pięknie, ale nie, zabrakło tego, tego szczęścia, tego, nie, tego ostatniego czegoś, nie, wiem, czego, czego, co nie co nie pozwalało po prostu przebić się, przeskoczyć przez tę przez ścianę i gdzieś tam yy, pokazać się szerszej publiczności. No. Dlatego właśnie yy, teraz widzę, że te programy typu Voice of Poland no, no, pomagają po prostu. Pewnie gdybym tam nie poszedł, no to dalej, nie wiem, robiłbym y, na betonach i wracałbym do domu i robiłbym te piosenki i byłbym sfrustrowany, że mam fajne piosenki, z którymi nic się nie dzieje. Więc... Y więc dziękuję Bogu, że zesłał mi taką Olę, która mnie po prostu popchnęła do tego voice'a i, i, i go wygrałem i, i teraz y, mam możliwość właśnie wyciągnięcia tych wszystkich piosenek z szuflady i pokazania ludziom, no bo jakby ja cały czas piszę oczywiście, ale tych piosenek mam tak, tak powtarzałem tak dużo, że ja sobie po prostu teraz tego tak wyciągam ta, może ta, może ta i co, 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 co dzisiaj, nie? Więc, więc... Ale to jest wspaniałe. Jednocześnie przypomina mi się odrobinę życiorys Corteza, który również pracował fizycznie, pisał do szuflady, wstydził się tego co tam ma, w końcu ktoś go przycisnął do tego żeby pokazał, pokazał, dzień dobry. Yy, więc y, nie porównując no bo tworzycie mm, lekko odmienną muzykę, natomiast y, bardzo ciekawe są takie historie y, brzmiące jak American Dream trochę, możesz powiedzieć o tym, że, no, że, że... to tak, właśnie tak, właśnie to, to tak tak jak mówiłem, że, że ta nazwa tej epki też w sumie jest nieprzypadkowa w tym wszystkim, nie? No bo to, to wszystko jest taki kurczy sen, nie wiem, no o tym marzyłem i tak dalej, więc... A można cię już nazwać ex-budowlańcem? Yy, można mnie nazwać eksbudowlańcem, <laughs> chociaż tata nieraz, jak jestem w domu, mówi, no chodź no na, na beton, bo ty jesteś dobry w tym, więc... Yy, bo byłem dobry w tym, szczerze mówiąc, yy, gdzieś tam na tych betonach. Yy, yy, pracowałem u taty firmy, firmie, ale tata nieraz mnie zostawiał samego i czytam, że ja decydowałem i... i Aha. I, i, i dobrze, mi, dobrze mi szło w tym, więc. Byłeś panem kierownikiem. Byłem panem kierownikiem, takim, <laughs> takim <laughs> też kierownikiem cudzysowie oczywiście, ale. Hmm. ale, ale... No, lubiłem to. To, to. to jest fajna praca, w której można było spoko zarobić, więc. Ale oddalała mnie od, od, od tej muzyki, nie? Więc wiesz, jak się przechodzi po 10 godzinach ciężkiej pracy do domu, no to nie chce się. Siadać do komputera, żeby, nie wiem, napisać coś fajnego albo. No, jasne. no a teraz mogę sobie pozwolić na to, żeby mam kom... na no, taki komfort, że, że, że mogę się zająć pisaniem tylko jak mam ochotę. Więc to jest fajne. A chłopaki z budowy tam po robocie czasem wiesz wołali do ciebie i hey, Dominik zaśpiewał coś wiesz co no, zdarzało się coś nie? ale najczęściej, najczęściej było tak że, że, że radio budowlane leci RMF w tle i, i Dominik, Bardzo dobre Dominik, Dominik, Dominik kiedy ty tam będziesz no kiedy, A, no, kiedy? no przecież no, no przecież no. no i się doczekali, no i jestem no jest. No to coś fantastycznego, absolutnie. Yy, powiedzmy jeszcze, yy, narzucając na mapę, młynne to jest Twoja miejscowość rodzinna. Mhm. To jest niedaleko Limanowej. Tak, bardzo blisko. Bardzo. To są Gorce. To są Gorce, no. Przepiękne tereny. No yy... Proszę pana, ja tam jeżdżę co roku, tak odrobinę, tylko o mnie, yy, z dziadkami na wakacje do Szczawy. Ja tam prawie się wychowałem. No, więc... Proszę, no to wiesz, jak. Yy, w moim sercu. Jak tylko będziesz yy, w okolicy Limanowej, to tam mnie na Instagramie, wiesz, to zapraszam na kabusie. No razie... bardzo chętnie. Do Limanowej to z dziadkami jeździliśmy do takie, tam były sklepy yy, z odzieżą, takie second-handy też. Nie wiem, czy tam wciąż jakiś pozostał, chociaż Limanowa chyba się odrobinę zmieniła. E, wiesz co, kojarzy trzy, tr tr bo czasem w nich bywam. O. No bo ciuchy z second handu jednak są spoko. No bardzo coś spoko. tam, Coś tam zostało z tego. Ale podejrzewam, nie wiem kiedy byłeś ostatnio, ale, ale e, tam teraz jest e, wielki betonowy rynek. Tak, w Limanowej byłem rok temu ostatnio, więc jestem w miarę na bieżąco. No to jesteś na bieżąco. To od tego czasu niewiele się zmieniło. Jadłem tam lody na rynku. Bardzo dobre. <laughs> ty ja nie jadłem, a ty jadłeś. No co ty? To no może mówisz? iść. <laughs> to musimy <laughs> się umówić na lody, tam no. i na Dobra. kawusie. Dobra. A jak było w ogóle z próbami w Limanowej? Bo jeszcze, wiesz co, tak naprawdę ja mam takie wrażenie, że w takich mniejszych miejscowościach, jak już są goście z zajawką y, na muze, powiedzmy, ktoś ma bębny, ktoś ma gitarę, to ta werwa i taki power do działania jest moim zdaniem większy niż u niektórych y, lekko takich zblazowanych, początkujących muzyków w mieście. Wiesz o co mi chodzi? Że ten duch jakoś da. tam płonie mocniej, bo ja miałem strasznie dużo kumpli w tej Szczawie, którzy w ogóle w takiej malutkiej Szczawie oni e, potrafili mieć kilka zespołów i se tam naparzać, nie? Po godzinach. Więc, <grystanie> jakby no. <grystanie> w ogóle, jeden z nich mnie zaraził miłością do Bębnów i tak dalej. To inna historia w ogóle, ale, ale wydaje mi się, że jesteś w stanie też trochę opowiedzieć, że założę się, że w takiej Limanowej to świat undergroundowy tam mocno kipi. Wiesz co? <grystanie> wtedy, co, co ja zaczynałem, właśnie z muzą. E... No to tak, w ogóle to jest y, też fajna historia w sumie, bo y, ja swój zespół poznałem, Kajetana poznałem w szkole w liceum, gdzie, gdzie nasz tam nauczyciel y, kultury zorganizował jam session i, i się zleciało pełno muzyków i, i zaczęliśmy grać, wszyscy mm -hmm. się poznali i w ogóle i, i gdzieś tam z Kajetanem y, się zgadałem i mówię, kurczę, może byśmy zespół założyli, bo ja zacząłem pisać piosenki, nie? On mówi, no dawaj. No i, i wrzuciliśmy ogłoszenie na jakiegoś olixa czy coś tam. Szukamy basisty, nie? No i zaraz się jakiś odezwał właśnie, to był to, to Mateusz. Potem jakiś doszedł w ogóle, jakiś jeszcze już nie pamiętam imienia jego, ale. No i spoty spotykaliśmy się w ogóle po jakichś dziurach, yy, wiesz, yy, po domach, graliśmy kurcze po nocach. Wiesz, piwko, granie. No I no tych do dzisiaj chłopaki. Ma, yy, Mateusz na przykład, to on ma w samej tam Kolimanowej obazy trzy zespoły, w których sobie po prostu gra nawet dla przyjemności. Wiesz, u mnie gra dla, dla nie wiem, dla, wiadomo, a, a tam mm. sobie gra po prostu dla przyjemności. tych zespołów jakichś rockowych, metalowych, nie wiadomo jakich, jest, jest mnóstwo tak naprawdę. No nie jest, taka, nie jest to taka muza, gdzie można się tam gdzieś, wiesz, nie trafi pewnie do RMF-u, bo to, wiesz, nie, nie, gramy, nie gramy tutaj metalu, ale... ale kto tak, wie. Kto wie, właśnie to wszystko tak się zmienia. Że no jest tych zespołów, jest tych muzyków mnóstwo, ale powiem Ci w sobie taką ciekawostkę, że w limanowej samej chyba jest najwięcej zespołów weselnych na świecie. Także no. na świecie. <laughs> nie nie, nie <laughs> wiem, chyba mi jest, tak mi się wydaje, nie wiem, wow. ale chyba nie wiem, ile jest, ale niezliczona ilość. Na pewno kilkadziesiąt zespołów weselnych i wszystkie mają pracę. Także no, tych, mu, tych muzyków jest, tych muzyków jest mnóstwo tam mnóstwo. Nie każdy, każdy by chciał. Właśnie nie, 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 ma dla, nie, nie ma dla każdego miejsca gdzieś tam w tym, tym showbiznesie. Także mi tam gdzieś się z tej Limanowej udało wyrwać. Eee, ale lubię tam wracać. Kiedy się wyrwałeś w ogóle? W miarę niedawno. Wiesz prawda? co, ja w ogóle no, do tej Limanowej tak często... Wiesz, najpierw były studia, no to pojechałem na te 5 lat do Katowic. Mm -hmm. Potem mieszkałem w Krakowie, potem mieszkałem znowu w Limanowej, potem znowu w Krakowie, teraz znowu w Limanowej, za chwilę w Warszawie, bo się też... A moje mojej dziewczyny jeszcze, do ona mówi, bo ja nie potrafię się zdecydować, ale na pewnego dnia wracam do domu, Dominik, ja podjąłem decyzję, jedziemy do Warszawy. Już już nie nie denerwuj. Nie? Jedziemy do Warszawy, bo, bo tak. No i no jedziemy do Warszawy, się przeprowadzamy. I od kiedy mieszkacie w Warszawie? Jeszcze nie mieszkamy, właśnie teraz. Jeszcze nie teraz, Aha, teraz ta decyzja padła dopiero. Ta decyzja okay. padła. No dosłownie w tym tygodniu, ale mówi, ja już, nie, ja już mi się. Ty więcej na paliwo wydajesz, niż byśmy za mieszkanie zapłacili, więc, więc się przeprowadzamy. No i widzisz, że obrotna, ekonomiczna dziewczyna, mądra. No. Pani doktor, pani lekarz, nie wiem. Pani doktor, pani, O, no, no to w ogóle. No właśnie, chcesz na ginekologię teraz, więc. Pozdrawiamy Ola, cię gorąco. Pozdrawiamy. A w Krakowie, jaki to był epizod z mieszkaniem? W sensie to, jaki to był okres czasu okres eee, czasu, no, jaki to był twój etap w życiu? Wiesz co no z Olą mieszkałem y, przez rok w Krakowie. Wcześniej też mieszkałem y, po studiach zaraz. Y, nie podobały mi się bardzo Katowice, więc y, pojechałem do Krakowa, bo też nie chciałem wracać do, 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 do Limano, bo tam jakby nie, nie, nie za bardzo było co robić trochę. Mm -hmm. Tej limanowej, no bo co tam mamy? Lodziarnia ry na rynku, kilka sekund, jak powiedziałeś, no i w sumie tyle, nie? Brzmi cudownie. <gulka> nie wiem, czegoś Do, 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 do takiego właśnie <gulka> spokojnego życia. Wiesz, jakbym, jakbym nie, był, nie był muzykiem i tak dalej, no to w ogóle super, miejsce piękne, widoki, wszystko co potrzebne jest, jest. Ale właśnie gdzieś tam, no, taką no gdzieś tam z tą muzyką cały czas y próbowałem coś robić, więc myślałem, że, że, że Kraków y mi w tym pomoże. No ale w sumie chyba nie wiem, czy mi pomógł. E, chyba, chyba trzeba było wybrać od razu Warszawę. Mm -hmm. Więc, ale ale wszystkiego w życiu trzeba spróbować no, no, nauczyć się trochę na błędem. Wszystkiego właśnie, no. Może nie tyle błędach, bo każdy, ka każda cegiełka, którą sobie ułożyłeś coś ci dała. No, no ale tak sobie, teraz, to, tak sobie teraz myślę, że tak, tak naprawdę ja w sumie e, no, trochę mnie, nie że życie doświadczyło, ale, ale tego trochę doświadczenia nazbierałem e, przez, przez te lata. Wiesz, te studia, ten, ta Anglia, no, ta budowa i w ogóle e, całe te pasmo niepowodzeń z muzyką i tak dalej, i tak dalej. no to jakby. No to też mi pomaga w tym, co robię teraz. Wiem, wiem, wiem może mniej więcej, co robić, czego, czego nie robić, żeby, żeby było dobrze. Dlatego teraz staram się iść z uśmiechem codziennie, jak tylko mogę iść gdzieś tam, więc... Po I, I mimo, że to samo zaparcie jest w tobie głęboko, to masz wokół cudownych ludzi masz Ole, ale y, też sporo czytałem o tym, że rodzice cię bardzo wspierali w, tych, w tej zajęciach. Tak, tak, tak moi rodzice też, też przyjeżdżali też na, na wszystkie odcinki tak naprawdę do voice'a. Mhm. E, no kibicowali mi bardzo, bardzo. No bo tata w ogóle, jak byłem młodszy i nie chodziłem do pracy i jak sobie wymyśliłem, że chcę mieć saksofon, no to zaraz był saksofon, nie? Jak sobie wymyśliłem, że y, chcę grać na gitarze, to zaraz. Była gitara i to samo było z perkusją. Chciałem mieć perkusję, była perkusja, wszystko było. No w ogóle moi to bardzo, bardzo, bardzo mnie wspierali i, i życzę wszystkim takich rodziców jak ja mam. Mm, więc e, no są, są wspaniali. Ale nie tylko rodzice, w ogóle no, też zespół mnie wspierał e, przez, przez lata. No, chłopaki e, w sumie tak. E, po znaczy w sumie jeszcze po mi powiedzieli, Dominik, myśleliśmy, że, że już świrujesz, że już przesadzasz po prostu, mm -hmm. ale teraz widzimy, że, że, że ty po prostu e, no jesteś tak zmotywowany do tego, żeby, żeby, żeby robić tą muzę, że, 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 no, że podziwiają, nie? I to są takie w sumie fajne słowa aż się trochę tak. Aż mieciarki przeszły, ej. E. No więc fajnie mieć też takie osoby. A teraz w ogóle mam yy, no, też wspaniały team i, i, i Pola, która ze mną tutaj jest teraz, i, i Kobi i mój menadżer Maciek, Gosia. No po prostu wszyscy no, wszyscy pracują na, na ten jeden sukces i to jest takie, takie fajne, tak dużo osób, nie? Nie, nie? nie ma nikogo, kto mówi: nie, 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 ty się nie nadajesz, tylko wszyscy tak, do mnie, to jest to, jedziesz, jedziesz, bo to jest Twoja chwila, nie? to jest, to jest super. I zobacz, jak życie się odwróciło, i jaki niesamowity komfort ty teraz masz, tak naprawdę, w swojej własnej głowie, który pozwala ci pracować w spokoju i być bardziej kreatywnym, w stosunku do tego, co miałeś wiesz, szarpiąc się z życiem w trakcie fizycznej pracy i w trakcie frustracji, kiedy nie wychodziło, nie? Jakbyś zostawił dwóch Dominików ze sobą, mhm. myślę, że ten z przeszłości jest odrobinę w szarych barwach, a ten dzisiaj jest mega kolorowy i tryskający energią. No tak, wiesz, wiadomo, że życie nie jest usłane różami i, 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 i czasem ten uśmiech na twarzy, no, musi być jakby, wiesz, nie zawsze jest taki e, jakby to, nie, nie że szczery, ale tak dalej. Nie że szczery, ale jakby to powiedzieć, wiesz. E, e, no różne się rzeczy dzieją w życiu. Teraz też się różne rzeczy dzieją w życiu i, i, i staram się mieć ten uśmiech na twarzy, ale no, czasem ciężko go mieć, ale, ale, ale próbuję. No ale dominik sprzed nawet, nawet sprzed roku no to jest w ogóle jakieś. Jak sobie ten teraz pomyślę, jak ja byłem. No to kurczę, załamka to była. Jakieś, nie wiem, może nie, nie depresja, bo na depresję się nigdy nie leczyłem, ale, ale gdzieś tam blisko pewnie tego było, tak sobie myślę. Więc no dobrze, dobrze, że, dobrze, że tak się stało, jak się stało. A, a propos rodziców, powiedz, mama nie, nie, nie gadała tam, wiesz, Dominik, gdzie ty będziesz jechał, ja się martwię o ciebie, <noise> nie, tu masz wszystko, wiesz, jakie są mamy, mamy są kochane i zawsze no, mamy, próbują wiesz, tak, tak, chcą bardzo, żeby syn, córka zdobywali świat, wiesz, ale z drugiej strony chcieliby nas zatrzymać. No, wiesz co, może nie aż tak, ale, ale moja mama, a propos takich muzycznych rzeczy, to ja, ja na przykład nie chciałem kończyć studiów muzycznych. E, bo były tam podzielone na pierwszy stopień, drugi stopień. I ja po pierwszym stopniu mówiłem, no ja już nie chcę dalej, nie potrzebuję tego. E, a mama, mama tak właśnie e, lubiła mi wiercić dziurę. No ale wiesz, no będziesz magistra, wiesz, no tutaj wiesz, no to może byś skończył. I tak wiesz, tak chodziła ze mną chodziła, żebym poszedł, no i w końcu poszedłem. E, no i mam tego magistra. E, mogę być nauczycielem, bo mam też, wiesz, jakiś tam ten e, studium pedagogiczne, więc e, Ну, в сумме, W sumie fajnie mieć taki, taki tak gdzieś tam tytuł, więc może dobrze, że mama tą dziurę wierciła gdzieś tam. Bardzo dobrze, mama. Mama na medal. Mama na medal. Jesteś przygotowany na przyszłość, masz papier, słuchaj. To ja mogę. Powinienem się do ciebie zwracać, panie magistrze? Jak też to możesz. Ale, ale nie musisz. Panie magistrze, chciałem zapytać, bo bardzo mnie ciekawi droga, którą muzycznie obrałeś, jeśli chodzi o gatunek, bo no, Redford graliście bardziej rockowo, teraz troszeczkę Troszeczkę poszedłeś w taki pop-folk yy, uh -huh. bez nacisku na pop ani na folk, po prostu to jest bardzo zgrabnie i pozytywnie wyważone. E, masz wrażenie, zapewne masz, no bo tworzysz taką muzę, że trochę wraca pop-folk znowu, bo ja pamiętam taki okres 3 lata temu, 5, gdzie y, odkrywaliśmy bardzo dużo zespołów pop-folkowych, właśnie. Y, Natomiast potem była taka lekka dziura i znowu zaczyna się ten, ten, ten hype No wiesz co, czasem gdzieś tam 2010, jak e, e, pojawił się Mumford Sons przecież, nie? No to też był szał. To na wtedy, ten, to jeszcze wcześniej, tak. To był szał, szał, na ten zespół. Mm -hmm. e, wiesz co, nie wiem czy nazwą, znaczy tak, moja muza to na pewno gdzieś tam pop i folk, ale ja jakby kocham gitary i to co robiłem w Redfordzie, to, 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 to wróci jeszcze. Jestem, jestem tego pewny. Eee... Wróci przester jeszcze, Wróci co? Przester. Jeszcze diabeł zapali w piecu Wróci przester. rockowym. Jeszcze, jeszcze RMF będzie grał przester na gitarze. I jeszcze wam się głośniki <laughs> przepalą w <laughs> tych dokładnie radiach. Dokładnie tak. Nie no, myślę, że w ogóle gitary wracają. Eee, mam wrażenie, że już tych... Szczęśliwie. No. Szczęśliwie mam wrażenie, no. że już jest troszeczkę przesyt eee, takiej właśnie elektroniki i tak dalej. No to widać też na świecie, co się, co się, co się zaczyna dziać. Hmm, zresztą ten, ten myślę, że tutaj takim takim zapalnikiem był, był, był Moneskin, który wygrał Eurowizję. I po tym Moneskinie hmm. zaczę zaczęły nagle, wiesz, będy brokowe nagle wychodzą i staje się to popularne, więc. Y więc te gitarki myślę, że... Zresztą już tak naprawdę Måneskin to, to jest bardzo gitarowa muza i, i, i leci w radiu, leci, leci też w rmf więc jakby tutaj na pewno tego będzie więcej, tak mi się wydaje. A czy będzie y, y, też folku więcej? No jak napiszę więcej folkowych piosenek, to będzie pewnie. Wszystko zależy ode mnie. Nie, żartuję. No oby tak, bo to jest dobra muza. Folk, to jest, to jest mega wdzięczna w ogóle muza festiwalowo. Bardzo, to... bardzo to jest bardzo wdzięczna muza i, i, i oby, oby jej było więcej. Mam wrażenie, że to jest w ogóle muza stworzona pod festiwal, generalnie. M no ale tak jak, widać, jak widać gdzieś tam yy, te, szl te szlaki w mainstreamie i tak dalej się przecierają, też ten folk gdzieś tam się pojawia. Yy... Nie wiem, może zrobię banjo w następnej po nie wiem w sumie, <laughs> czy coś. Wiesz, to co, solowi gitarzyst to wokaliści, gitarzyści, wokaliści, właśnie ten 2010 12 to też był mega, mega boom tak naprawdę, te wszystkie Ray Montana i tak dalej. No ale też jakieś to, -y. to to są też chyba te, te, te lata, nie? Totalnie, tak, no, więc, tak, tak, Więc, tak. więc, więc a... widzisz, to 10 lat, no w sumie dekadowo idziemy, zataczamy koła. W, w muzie, w popkulturze i tak dalej. Hmm. Są różne teorie, ale, ale może to jest właśnie ten kierunek. Może, no, ale moją ulubioną, właśnie moim ulubionym czasem i moją ulubioną płytą, Moją ulubioną muzą jest najpierw płyta ulubiona, to jest Rush of Blood to the Head, tutaj 2002. Mm -hmm. I to jest taka moja ukochana muza, którą no po prostu taki lekki British Rock i, i jakby gdzieś tam w tym kierunku zmierzam. no bo, bo to, to w moim serduszku siedzi, więc jak przyjdą takie czasy, to, 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 to na pewno tego będzie więcej. Um. I to jest jakby ten okres, który ja, 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 ja do, do którego naj, najbardziej lubię wracać 2000-2002, 2004. te płyty tam, z tamtych lat, to, to, to moje ulubione Są. Totalnie A, inny świat w ogóle już nie myśląc o pandemii, ale 20 lat to jest. przepaść. To jest to jest To jest przepaść oczywiście. No, ale, ale widzę też jakieś też, trendy, typu tam na TikToku i tak dalej. No, no Wracają te piosenki z tamtych lat. I, i już, wiesz, widzę tą reakcję właśnie ludzi urodzonych gdzieś tam po 2000 roku, gdzie odkrywają dopiero te, te, te właśnie te będy z tamtych lat. No. No, już słyszę jakieś tam historie, że córka do taty gdzieś tam mówi, że tato patrz, odkrywam jakiś Nirwane zespół, na pewno nie znasz, ale fajny, nie? No, to, są, to jest w czasie, nie, ale, ale tak. ktoś mi to mówił ostatnio, nie wiem kto właśnie, że tato, tato, odkrywam Nirwane, na pewno nie znasz. Mówię, tak, tak, córkę nie, nie, nie znam, nie znam. No. Pearl Jam w ogóle jaką furorę robi na TikToku ostatnio z płytą ten, która przecież to ile lat temu było te no, wszystkie nie, no. Jeremy Spoken i tak dalej. No to jest... Hmm. Oby, oby, te, oby te piękne czasy czasy muzy, yy, piękne czasy płyt i, i tak dalej wróciły, gitar, yy, no i w ogóle muzy, najaużywiej akustyczną muzę, więc, więc czekam, czekam na to, na te czasy tutaj. A jakie ty masz, powiedz, takie yy, plany na najbliższe 5 lat, jakbyś siebie zobaczył? Uwielbiam takie głębokie pytania. Jak widzisz siebie za 5 lat, lat, Panie magistrze? Panie magistrze, wiesz co? Y... Nie wiem w sumie, tak naprawdę. To jest bardzo trudne pytanie, bardzo złożone pytanie. No, Coachella, e... nie wiem. No, Ale wiesz co? Ja, 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 no, to... jak, wiesz, jak pytasz o takie moje największe marzenie, to oczywiście to jest y... y... koncern na Wembley. I tutaj mała anegdotka. Ja już mam taki. Y... Na, na grupie, jak ten. Nie ja... jesteś spakowany. No. Nie nie jestem spakowany, ale, ale już mamy takie żarty a propos tego, bo ja, ja zawsze mówię: Wembley i płyta na wczoraj na mojej grupie yy, z moim teamem, i oni zawsze się o to yy, wkurzają. Bo, bo ja ich tam cisnę, że ma być Wembley, ma być, ma być, ma być, do, tego, do tego dąży Mal w sumie, wydaje mi się, że fajnie sobie stawiać takie. Mega wysokie cele, nie? Po postawisz sobie Wembley, ale jak będzie narodowy, to też fajnie, nie? Wiesz, no chodzi? tak, no w sumie się nie rozczarujesz za <grym bardzo. bardzo. <grym Więc Może być jak, ten narodowy. no niech być ten, będzie. No, dobra, ale wiesz, wydaje mi się, że dążę do, dążę do grania dużych koncertów. Jakby granie koncertów to jest coś, co chcę robić w przyszłości. Duże koncerty. I robienie, robienie takiego no, show, bo gdzieś tam. Yy, nie wiem, zawsze wracam do tego Coldplaya, bo to jest gdzieś tam moja największa inspiracja i, i byłem na dwóch koncertach na Narodowym I, i to, jak oni robią koncerty, jak te koncerty wyglądają, jak oddziałują na ludzi i, i, i nawet wczoraj rozmawiałem z ludźmi na ten temat i oni y, super świetnie pamiętają ten koncert sprzed nawet 2016 chyba byli tutaj wcześniej i ludzie pamiętają ten koncert, bo po prostu oni robią niesamowite koncerty i, 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 i sam chciałbym takie koncerty robić, które po prostu zostają y, na dłużej, bo też Byłem na wielu koncertach na dużych stadionach, gdzie... Gdzie nie zostawały te koncerty gdzieś tam w mojej pamięci na długo? Po prostu fajnie, ale fajnie, nie? Mm -hmm. A takich koncertów super, mega za, je, nie powiem tego słowa, ale ten, no jest, 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 jest nie, nie tak dużo. No to są totalnie inne emocje, zapewne, nie tylko dla widzów, słuchaczy, ale też przede wszystkim dla artysty, jak wychodzi no. na scenę i widzi może ludzi, ale no z tak. drugiej strony y, też y, wielu artystów podkreśla fakt, że granie dla bardzo małej publiczności ma tę intymność w sobie i też jest super. Nie no wiadomo, 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 że tak, no bo wtedy ma się ten kontakt z tą, z tą osobą jakąś tam, nie, bo na, na dużym stadionie, no to patrzysz w oczy i widzisz no, stopar sto oczu, nie, więc... Potem zmienisz y, jakby trajektorię wzroku i już nie znajdziesz tej samej osoby, nie ma szans. Nie ma <noise> dokładnie, no tak, tak jest, nie. E, jakby, Wydaje mi się, że, że dla mnie koncerty też miałem okazję grać mniejsze i większe koncerty. No, no różne, jakby. I, i, I wszystkie koncerty, do wszystkich koncertów podchodzę tak samo. Wszystkie muszą być zagrane tak samo dobrze i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nie ma tutaj znaczenia pewnie ilość osób. Nawet jakby była jedna, to, to fajnie by było zagrać dobry koncert, no nie? Bo ktoś słucha, nie? Więc e, czy duży, czy mały, no ja chętnie zagram. Czy płyta jaśnie jest. Y Fajnym przedpokojem do długo grającej takim intrem? Myślę, że myślę, że tak. Bardzo bym chciał, żeby płyta się pojawiła w tym roku. Taki mamy gdzieś tam plan, czy się uda. Ciężko, ciężko powiedzieć. Piosenki są na pewno. To, to, to jest niezaprzeczalne. Tych piosenek jest, tak mówię mnóstwo. Ale ja jeszcze tak szukam trochę. Szukam, gdzie, 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 powinien, gdzie, gdzie ja powinienem być, wiesz, bo, bo tyk, mam, są różne piosenki. Tutaj bardziej są, mam gitarowe piosenki, tu bardziej popowe, tu bardziej folkowe, tutaj coś. I tak sobie, wiesz, y, muszę sobie znaleźć takie swoje miejsce, mm -hmm. gdzie, gdzie, gdzie będę się czuł tak y, dobrze, komfortowo. Bo to tak też, już, y no bo to też będzie takie... Y, dokończę, że, że gdzieś tam... Y, ta naturalność. Ja, nie nie, nie, nie Ciężko by było mi udawać kogoś, kim nie jestem, bo po co mam, po co mam udawać? Gdzieś tam ludzie pewnie od razu to widzą. I, i, i tak samo, jakbym pewnie udawał w Wojsie, że jestem, nie wiem, jakąś gwiazdą czy coś tam i, i ten, no to pewnie też to ludzie by to widzieli i powiedzieli, no dobra, no to takich to już było, pa. A gdzieś tam, jak się jest naturalnym w tym, co się robi i to ta muza sama z siebie, sama po prostu ze mnie wychodzi, no to, no to na pewno ludzie to docenią, tak mi się wydaje. Więc, więc będę próbował być w 100% sobą. Przede wszystkim. Znamy Cię, wydaje mi się, już yy, dobrze, coraz lepiej. Kupiliśmy Cię za tę naturalność, więc tym się nie musisz martwić. Ale jak sobie już to ułożysz, wszystko w głowie na tę płytę, to bardzo prosimy ją wydaj do wyniku, <śmiech> dobrze, <laughs> Panie Magistrze? Dobrze, dobrze, dobrze. Już czekaj, dzwonię. okej, okay, wyciągam telefon. Halo? <laughs> Płyta, Mateusz mówi, że w tym roku. Dobra, Za, załatwiona. Ty do Oli lepiej zadzwonisz, zapytaj, czy możesz. Ola, do... Ola która piosenka? Ta, 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 ta ta i ta. Ona już, ona już wierci mi tutaj dziurę, bo, bo, bo yy, ostatnio pokazałem mi kilka piosenek i mówi, te piosenki muszą być na płycie. Ta, ta na pewno musi być, więc, mm -hmm. więc już, już, już Ola już tam chodzi ze mną i mówi mi. Więc, e, no i dobrze, dobrze, kochanie, będzie, będzie. A czy w Piosence tak mi mów podziękowałeś trochę Oli za wszystko? Eee, trochę tak, nie? Trochę tak to brzmi. Tak wyłapałem, trochę. Tak, tak. tak no nie mogę wiecznie stać pod deszczem słabych rad. Eee, no, ona mi radzi najlepiej na pewno, nie? A tych, tych rad z różnych stron, właśnie doradców wtedy, kiedy yy, no, nie było sukcesu, a potem gdzieś tam się do, yy, zaczęło ten, zaczęło się coś dziać do tych doradców jak wiesz, w takich sytuacjach się pojawia dużo, a mm -hmm. gdzieś tam e, trzeba być, e, trzeba, trzeba wiedzieć, co, to, czego się powinno słuchać, a czego nie. E, no i jej na pewno powinienem słuchać. Więc e, za to jej dziękuję. Bierz pod uwagę tylko te słuszne i prawdziwe rady. Dominik, bardzo, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Było przemiło i czekamy na płytę, a dla tych z was Którzy jeszcze nie wiedzą albo nie mieli okazji, to przypominamy, wróćcie do y, epki, jaśnie, Dominik Dudek. Bardzo dziękuję. Dzięki, wielkie.